Kłaniam się w kolejny dzień o godzinie 18.00. Dzisiaj będzie, dzisiaj będzie trudny program. Także witam, mili Państwo. Proszę się uzbroić w odpowiednie narzędzia, tak bym to powiedział, do przyjmowania tego, o czym będę mówił dzisiaj. Ja wiem, że to jest gorący temat. Ja zadałem Państwu pytanie na na naszej ankiecie i bardzo proszę o odpowiedź. Pytanie brzmi, czy zgadzasz się na to, aby Polska przekazywała corocznie część ze swojego PKB dla Ukrainy? Ja o tym oczywiście będę mówił później troszeczkę, ale tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, skąd to się wzięło, bo, bo dużo osób o tym mówi, dużo dziennikarzy robią na ten temat programy ale nie mówią skąd to się wzięło. Mówią tylko, że tak prezydent jakby zadecydował pan duda z premierem. To się też państwo dowiecie jak to się stało. E. <laughs> Przepraszam, ale oni powinni pójść na jakieś szkolenie, tak? No dużo ludzi chodzi na szkolenia, różnego rodzaju są przeprowadzane. Przecież nikt nie jest alfą i omegą. Ja myślę, że prezydentowi przy przydałoby się szkolenie w sprawach asertywności. Asertywność to jest takie bardzo dobre słowo, stosowane również w biznesie. To jest odmawianie czegoś w sytuacjach trudnych, tak? Asertywność. Ale skąd to się wzięło w ogóle, że ten temat w wyniku, że Polska prawdopodobnie będzie przekazywać, prawdopodobnie chodzi o sumę 0,25% PKB, czyli 0,25% PKB, to jest, proszę Państwa, to są ogromne pieniądze. I dlaczego brać na siebie taką, taki wydatek, który ma być wpisywany w budżecie polskim, a PKB to jest produkt krajowy brutto? To Państwo wiecie. I skąd to się wzięło w ogóle, że o tym się mówi, że o tym mówi prezydent, że o tym mówi premier? Wzięło to się to stąd, proszę Państwa, że mędrcy tego świata ekonomicznego, a głównie Ukraińcy i lobby ukraińskie wyliczyło, że u nas pracuje określona ilość osób z Ukrainy i one generują, 1,1 albo 1,2 całego polskiego PKB, czyli ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, generują tyle PKB dla Polski, tak? Troszkę ponad 1% i w związku z tym trzeba się tą kasą, proszę Państwa, podzielić. Stąd to się wzięło. I proszę o tym pamiętać, że to się wzięło stąd, że Ukraińcy upomnieli się o swoje pieniądze, bo oni wypracowują to na terenie Polski i teraz Ukraina chce część tych pieniędzy, którą Ukraińcy wypracowali na terenie Polski. Stąd to się wzięło. I teraz, teraz proszę Państwa, trzeba się nad tym zastanowić co tu zrobić, tak? Ale politycy oczywiście się nie zastanawiają. Ale to troszkę w dalszej części programu na ten temat, tylko już rozgrzewam kaloryfery, żeby było cieplej. E, to nie opony mózgowe. Dobrze. Proszę Państwa, mili Państwo, tak powinienem mówić, powraca sprawa zombie. Zombie. Co to jest za sprawa? To jest o pana, chodzi o pana Donalda Trumpa. Ze sprawą zombie jest w jakiś sposób... O, teraz wejdzie. Połączone to, co tu państwo widzą. To jest zdjęcie z programu na ABC w ogóle link do tego całego programu, gdzie się znęcają nad panem Trumpem, to już było nagrane jakiś czas temu. Po lewej stronie ta dziewczyna, która pokazuje palcem na ten najmniejszy grzybek, to jest Storma Daniels. To był program, no coś w rodzaju kabaretu na temat pana Trumpa. Jeżeli ktoś z Państwa chce, to jest bardzo ciekawy program może sobie go obejrzeć. To jest kilkanaście minut. Link pod, w pierwszej linii opisu pod, pod moim vlogiem. I te grzybki przedstawiają... No co mogą przedstawiać, proszę Państwa? Prowadzący pyta się Stormy Daniels, do którego grzybka przyrównałaby... No... tego... Penisa, którym, którego ma, tutaj nie pada właśnie jego nazwisko, tylko yy, mówią o nim, że on jest zwierznikiem jakby sił zbrojnych, tak, głównodowodzącym. Tak, takie to padło pytanie. No i ona pokazuje tego najmniejszego grzybka, ale żeby tutaj nie, nie popaść w jakieś trudne korytarze, i meandry życia. Chcę Państwu powiedzieć, że to jest bardzo poważna sprawa. W poniedziałek, czyli dzisiaj, rusza pierwszy proces taki w historii e, Pana Trumpa. Chodzi o potajemne przekazanie pieniędzy aktorce filmów, filmów dla dorosłych Storm Daniels e, w zamian za milczenie. To jest ta dziewczyna, która pokazywała palcem tego małego grzybka. To będzie pierwsza w historii sprawa, proces karny byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. 4 kwietnia 2023 roku Donald Trump usłyszał w Nowojorskim Sądzie 34 zarzuty związane z fałszowaniem dokumentacji biznesowej, w tym zapłacenia 130 tysięcy dolarów w celu ukrycia negatywnych informacji które zaszkodziłyby jego kampanii wyborczej w 2016 roku. Kwota ta miała być przekazana na rzecz aktorki filmów dla dorosłych Stormy Daniels w zamian za jej milczenie o domniemanych relacjach z Donaldem Trumpem. Były prezydent USA nie przyznał się do winy i całą sprawę nazwał polowaniem na czarownicę. Ta Storma Daniels napisała książkę, i proszę Państwa, właśnie ta książka była i jej bardzo pikantne wątki były cytowane w tym programie prowadzące, pytał się Stormy Daniels o różnego rodzaju ekscesy, już wiedzą Państwo jakie, która, które przeżywała Storma Daniels z Trumpem. Tak? I proszę Państwa, w związku z tym ta retoryka, którą mamy w tej chwili, wokół Pana Trumpa i wokół tej sprawy, no budzi u wielu wyborców bardzo negatywne skutki. Negatywne skutki i wątpliwości niektórych prawników generalnie, Debatują oni, czy prokurator okręgowy na Mahatanie Elvin Brack, będący demokratą, powinien w ogóle wnieść tę sprawę i czy yy, jest ona, jak pisze BBC, wystarczająco mocna, żeby nie przegrać jej. Jak mówi wielu komentatorów, ten proces to strata czasu i zły pomysł, w dodatku niedobry w kraju. Wydaje się, że to podyktowane potrzebą polityczną i chęcią dorwania Trumpa bez względu na koszty. Inni się z tym oczywiście nie zgadzają. Nick Ackerman, który pracował nad oskarżeniem w sprawie Watergate, twierdzi, że to poważna sprawa. Chodzi o próbę oszukania amerykańskich wyborców w 2016 roku, aby uniemożliwić im poznanie istotnych informacji, które miałyby wpływ na ich głos, powiedział w BBC odnosząc się do rzekomych wysiłków Trumpa mających na celu ukrycie płatności zleconych jego ówczesnemu prawnikowi Michaelowi Cohenowi. Jak wynika z książki Pomeranza People vs. Donald Trump opublikowanej w lutym 2023 roku, prokurator okręgowy na Manhattanie Elvin Brack wszął śledztwo po tym, Jakiego poprzednis poprzednik Cyrus Vance dwukrotnie sprawdzał kwestię potajemnej wypłaty pieniędzy i nie wniósł żadnych zarzutów. Według Pomeranza, gdy Vance rozważał zarzuty, pojawiły się wątpliwości, czy kandydatowi na urząd federalny można postawić zarzuty o przestępstwo stanowe. Bo tak jak kiedyś państwu tłumaczyłem, są różne przestępstwa w Stanach Zjednoczonych i tutaj oskarża stan Nowy Jork. Nie jest to przestępstwo federalne. W związku z tym oni się zastanawiali, czy w ogóle w takiej sytuacji mogą wnieść tego typu oskarżenie. Jednak ze względu na wagę stawianych zarzutów byłem prezydentowi niektórzy eksperci prawni twierdzą, że brak musiał wnieść możliwy najmocniejszy argument przeciwko Trumpowi i dlatego postawiono mu te 34 zarzuty, no, żeby, tą sprawę, żeby ta sprawa była mocniejsza. Będziemy do tej kwestii, mili Państwo, wracać. Będziemy ją komentować. Tak jak powiedziałem w pierwszej linii opisu jest Link do tego programu ze Stormą Daniels, która pokazuje jakiego małego ma głównodowodzący, były głównodowodzący sił Stanów Zjednoczonych, czyli były prezydent Donald Trump. To program jest ciekawy z tego względu, że poczucie humoru Amerykanów w tym zakresie i to co wolno amerykanom prowadzić tego typu program, ośmieszając kompletnie drugą osobę, no jest to rzeczywiście bardzo wysublimowane pojęcie żartu albo tak zwanego kabaretu telewizyjnego. Zobaczymy. Chciałem Państwu powiedzieć jeszcze troszeczkę odnośnie wczorajszej i przedwczorajszej sytuacji na Bliskim Wschodzie, która wynikła między Iranem a Izraelem. Otóż Państwo muszą mieć świadomość tego, że tam jest dziwna sytuacja, że się wszyscy boją. Ja to tak powiedziałem, tak to ująłem, że wszyscy się boją. I te 300 pocisków, które zostały wysłane z Iranu na Izrael, tak, zostały przechwycone zarówno przez amerykańskie siły powietrzne, jak i brytyjskie, jak i inne również też. Teraz się dowiadujemy z innych krajów tam po drodze. No i oczywiście przez obronę powietrzną Izraela, tą słynną kopułę. I proszę Państwa, w zasadzie kilka pocisków trafiło w jakieś nieistotne w ogóle cele, nie wyrządzając szczególnych strat. Ale. Dlaczego ja powiedziałam, że wszyscy się boją? No, no boją się. no. Izrael się na pewno też boi, Iran też, ale kto się najbardziej boi? Wiecie? Kto się najbardziej boi? Rozprzestrzeniania konfliktu i angażowania się w konfliktu między Izraelem a Iranem? Najbardziej się boją, proszę państwa, Stany Zjednoczone. I to można powiedzieć jest na granicy no, narobienia w portki. Ale żeby powiedzieć, to trzeba powiedzieć też, dlaczego oni się tak boją. Jest tylko jeden powód, proszę Państwa, dlaczego się Stany Zjednoczone boją angażować w wojnę z Iranem. Siły mają do tego najlepsze na świecie, a jednak się boją. Jak państwo myślą, dlaczego oni się tak bardzo boją? Jest tylko jeden powód i nie ma drugiego. Jeden. Gdyby to było w innym czasie, to niby się nie bali. I być może nawet yy, by był konflikt z Iranem czy coś. Cały czas oni o tym myśleli, przygotowali się, przygotowywali się do, to, do tego. Więc pytanie jest, dlaczego się boją? Jest tylko jeden powód. Jeden, jedyny. Otóż proszę Państwa, naczelnym dowódcą yy, wojskowym jest prezydent Stanów Zjednoczonych. On decyduje o tym, czy Stany Zjednoczone uderzą czy nie. W związku z tym, że w listopadzie, 5 listopada mamy wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych, mamy teraz kwiecień, czyli został maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, tak? bo już listopad to się praktycznie nie liczy, oni się boją, że Biden przegra wybory, jeśli Stany Zjednoczone spróbują się zaangażować w ten konflikt i będą tam walczyć na przykład z Iranem. Tak jak tutaj piszecie państwo, pan Marcin Luk, nie, 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 nie Arabii Saudyjskiej się boją, nie. Oni są, oczywiście Stany Zjednoczone są też powiązani, z różnymi kontraktami itd. i tak dalej. W ogóle Arabia Saudyjska jest dla nich ważnym partnerem, boją się też narazić, ale jest jeden najważniejszy powód. Tak jak pisze Andrzej Markowski, Regina Reichel napisała i Christian Us User, że wybory. Boją się wyborów. Boją się jednego, że Biden w momencie, kiedy zdecyduje się na udział wojsk amerykańskich w tym konflikcie, przegra wybory prezydenckie ze Stanów yy, yy, w Stanach Zjednoczonych o stanowisko prezydenta USA. Ponowne, ponowna reelekcja, że przegra z Trumpem. Ja Państwu powiem tak, demokraci się tego jeszcze tak boją dodatkowo, że oni myślą, że jeżeli rzeczywiście Biden przegra te wybory, to demokraci już nigdy nie będą ci sami w USA. Dlatego, że ta partia poniesie tak sromotną klęskę, że oni mogą się już, mogą się nie podnieść z tej swojej klęski, żeby być mocną partią w USA. Do tego stopnia się boją. Strach przed przegraniem wyborów, czyli zaangażowaniem się w ten konflikt, jest największym strachem, jaki jest w tej chwili w owalnym gabinecie czyli w Białym Domu u prezydenta Bidena. To jest główny powód. Nie ma innego. Oczywiście inne są też pośrednie, ważne inne powody, ale ten jest najważniejszy. Jak stracą władzę demokraci, stracą wszystko. Więc mamy sytuację jasną. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to... Każdemu wolno myśleć jak ktoś chce, tak? Tylko, że walka o władzę jest czymś najważniejszym. Gdyby to było dwa lata do tyłu, to co się stało teraz w Izraelu, to być może Amerykanie byliby bardziej, bardziej by się zaangażowali. Natomiast nie w tej chwili, proszę Państwa. I tak jest, jak ja mówię. Nie jest inaczej. E, mamy teraz sytuację tutaj do jakby jeśli chodzi o określenie spraw o krystalicznej uczciwych. Ja już wspominałem na ten temat, że jakby nie poznaliśmy my Polacy pełnego obrazu szkód i nadużyć za które odpowiadają krystalicznie uczciwi tak? i wybitni fachowcy, oczywiście wszystko w cudzysłowie, z partyjnego nadania prawa i sprawiedliwości, a i tak to, co już widać, może przyprawiać o zawrót głowy. Ja Państwu powiem, takiego dyletanstwa, uprawiania rządów, jak za, za prawa sprawiedliwości było, to jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Z czymś takim się nie spotkałem. Z takim rozdawnictwem pieniędzy nie, to są niewyobrażalne w ogóle rzeczy. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest szczyt wszystkiego, jacy ty, ci ludzie dostali się do, do władzy. To mało powiedzieć, że oni są nieuczciwi, że oni są niespełna rozumu czasami. Nie liczą się z wyborcami tylko wtedy, kiedy... Na plakatach oni wiszą, oni są spolegliwi, a tak to mają wszystkich w dupie, proszę Państwa. I jeżeli to polskie społeczeństwo nie zrozumie, że partyjniactwo w Polsce doprowadzi do unicestwienia, unicestwienia naszego kraju, no to taka osoba, taki obywatel polski niewiele rozumie. Więc czy poznamy nazwisko Cwaniaka, który zamiast obrabiać szwajcarski bank na przykład, nie? niech idzie na szwajcarski bank, postanowił obrobić Orlen na niebagatelną sumę oficjalnie. 1,6 miliarda złotych. Dlaczego o tym się tak nie bębni w środkach maszowego przekazu w Polsce? No dlatego, proszę Państwa, że to nie jest na rękę władzy. Poza tym ludzie nie rozumieją, w Polsce, co to jest 1,6 miliarda złotych? Że to jest 1600 milionów złotych. To jest tak niepotyczna kwota, że to się po prostu nie mieści w głowie. Kwota dla przeciętnego śmiertelnika jest niewyobrażalna. To sobie w ogóle trudno wyobrazić. Tymczasem zarządów prezesa Kaczyńskiego i prezesa Obajtka Orlenu, tak? Przez swoją szwajcarską spółkę Orlen Trading Switzerland czyli tzw. Tak OTS, postanowił wydać ją na zakup ropy u nieznanych pośredników, w dodatku dokonujący przedpłaty z góry, bez bankowego zabezpieczenia, co znawcy rynku paliwowego uważają za niespotykane. Efekt jest taki, że nie ma ani ropy, ani tej kasy. Zniknęło, zniknęła kasa Sorlenu 1,6 miliarda. Niejako przy okazji wyszło na jaw, że szefem szwajcarskiej spółki Orlenu był mężczyzna o brzmiącym, obco brzmiącym nazwisku. No, hmm, pochodzący z krajów arabskich, tak bym to Państwu mógł powiedzieć, którego polskie służby podejrzewają udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT w latach 2008-2013. Sprawa nie ma więc związku z jego pracą dla Orlenu. Rodzi się jednak pytanie, jak ktoś taki stanął na czele spółki obracającej miliardami złotych polskiego giganta paliwowego. Jak osoba z układu jakiegoś mafijnego mogła być yy, szefem spółki Orlenu? Jakiś pochodzenia arabskiego ktoś, no, ktoś taki. Odpowiednie służby informowały, że yy, nie należy tego robić. I do niedawna nie można było temu człowiekowi postawić zarzutów prokuratorskich. Dopiero teraz, po 10 latach, szukają go i stawiają mu zarzuty. To niech sobie teraz szukają. 1,6 miliarda po prostu wyskoczyło i, i tyle. Projekt finansowany przez Obajtka, tak jak tą tajemniczą postacią jest były szef Orlenu Trading Switzerland i tak i tajemnicza jest sama spółka oraz kulisy w ogóle i powstania. Według medialnych doniesień był to projekt forsowany przez Daniela Obajtka oraz jego zastępcę i to wbrew ostrzeżeniom i zastrzeżeniom odpowiednich służb, polskich służb specjalnych. Zresztą rejestrując latem 2022 roku spółkę Szwajcarii, Orlen nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego nie może importować paliwa sam bez dodatkowego pośrednika. Po wybuchu afery z utraconą kwotą 1,6 miliarda, Radio Z podało nieoficjalną informację, że badane są także wątki łamania międzynarodowych sankcji na import rosyjskiej ropy. Wyobrażacie sobie? To jest po prostu yy, tragedia. Przy kolejnych ujawnieniach afer z czasów PiS wraca pytanie. Czy odpowiadają za nie naiwni dyletanci, którzy nie dorośli do posad z politycznego nadania, czy wyrachowani malwersanci działający pod partyjnym parasolem na zleczenie politycznych mafiozów? Przy czym jedno nie wyklucza drugiego, wręcz przeciwnie. W czasach gdy Polską rządził naczelnik Kaczyński, kariery rozmaitych dyzmów całkowicie zależnych od Bosa z partyjnej centrali na Nowogrodzkiej były okolicznością sprzyjającą rozmaitym nadużyciom i patologią. Miała być sanacja państwa dokonana czystymi rękami, prawych i sprawiedliwych, a wyszła degeneracja. I taka jest prawda. Stworzono system, w którym najważniejsza stała się kasa, oczywiście kasa dla swoich dygnitarzy partyjnych, ziomków, poziomków i różnych innych. I to, proszę Państwa, o tym trzeba mówić głośno i trzeba mieć tego świadomość. Że to po prostu, jak się to ogląda, co się rzeczywiście działo w Polsce za rządów prawa sprawiedliwości, to jest, proszę Państwa, boski upust, ja nie wiem. Że, ten, że ci ludzie nie rządzą jeszcze Polską, bo to już by był koniec. Prawo i sprawiedliwość doprowadziłoby chyba do ruiny Polski w ciągu kolejnych czterech lat, chyba finansowej. Tak to sobie wyobrażam. Oczywiście oni nie wiedzą w ogóle, o czym się mówi. Oni, na cokolwiek się do nich mówi, to oni w ogóle nie wiedzą, o czym się rozmawia. Nikt nikogo nie zna, proszę Państwa. Wszystko jest w porządku i nic takiego się nie działo. A fakty, które są prezentowane, są zupełnie inne i trzeba mieć odwagę cywilną, żeby się do tego przyznać. Niestety ja tych ludzi w ogóle nie podejrzewam o dziesiątki ludzkich innych cech, a odwagę cywilną to już w ogóle, bo oni nie mają żadnej odwagi cywilnej, ci, którzy powinni się do tego przyznać, co zrobili. To są po prostu tchórze i tyle. I taka jest prawda. A teraz przedstawię Państwu temat, który wzbudził bardzo dużo kontrowersji i jest tematem trudnym. E... Mógłbym rozpocząć to tak. Rozmawiałem kilkakrotnie z premierem Donaldem Tuskiem. Nasza polityka tutaj jest stabilna, jednoznaczna i tutaj nie ma w Polsce... Wokół pomocy dla Ukrainy żadnego sporu. Wspieramy, powiedział prezydent Andrzej Duda. W minionym tygodniu Andrzej Duda uczestniczył w szczycie inicjatyw Trójmorza, spotkanie, w którym oprócz polskiego prezydenta wzięli udział Zelenski, Peter, e, Paweł, e, prezydenci Gintas, Nauseda i m.in. Edgars Rinkiewicz odbyło się w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Także spotkali się Zaleński z prezydentem Dudą, nawet sobie podali ręce. Oczywiście już entuzjazmu na twarzy Dudy nie było, że on tak go witał, zawsze misiaczki były i tak dalej. To już tego nie było, bo otrzymał od niego sporego kopa. Wśród poruszonych tam Tematów znalazło się bezpieczeństwo regionu, w tym prezydencka inicjatywa podwyższania wydatków na obronność, zacieśnianie współpracy transportowej między państwami Trójmorza oraz rozwój relacji transatlantyckich. Polska zobowiąże się czy zobowiąże się do przekazywania Ukrainie stałego odsetka PKB? Po zakończeniu rozmów odbyła się wspólna konferencja z udziałem prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy. W jej trakcie Andrzej Duda został zapytany, czy Polska i Ukraina planują podpisać umowę wojskową, na mocy której nasz kraj byłby zobligowany do przekazywania określonego odsetka PKB na wsparcie wojskowe Kijowa. Więc padło pytanie. Co powiedział prezydent? Wspieramy Ukrainę. Od pierwszego dnia tej wojny wspieramy także po prostu ludzi z Ukrainy, z których ogromna rzesza schroniła się w Polsce w czasie, kiedy Rosja zaatakowała od Parduda. Prezydent zapewnił, że ta polityka naszego kraju jest stabilna, jednoznaczna i nie ma wokół niej żadnego sporu. Niezależnie od tego, kto w danym momencie jest przy władzy, wiemy, że nie tak dawno rząd w Polsce się zmienił. Rozmawiałem w tej kwestii naszych relacji z Ukrainą kilkakrotnie z premierem Donaldem Tuskiem. Nasza polityka tutaj jest stabilna, jednoznaczna i tutaj nie ma w Polsce wokół pomocy dla Ukrainy żadnego sporu. I powiedział, że oczywiście wspieramy, wskazał prezydent, jeżeli chodzi o to pytanie które były zadane odnośnie tego PKB. Chcę Państwu powiedzieć, że każda umowa z Ukrainą, która by była zawierana, wynika to z Konstytucji, jakąkolwiek oni umowę by sobie podpisali, czy Tusk, czy prezydent Duda i tak dalej, to te umowy, które między, między sobą podpisują, że ktoś tam będzie komuś dawał jakieś pieniądze albo pomoc militarną, z artykułów Konstytucji Polskiej wynika, że każda taka umowa powinna być ratyfikowana przez Parlament Polski. Tak wynika, tam są wyszczególnione te umowy, wynika to z Konstytucji i jeżeli oni sobie coś podpiszą, a Parlament tego nie ratyfikuje, to taka umowa z mocy prawa jest nieważna. Ale wiele rzeczy jest nieważnych, a jest sankcjonowanych. Dlaczego oni się boją, żeby to parlament ratyfikował? Tego typu umowy, że dajemy tam Ukrainie. A no dlatego, proszę Państwa, że wtedy jest w Sejmie debata, zaczyna się awantura, dyskusja i ludzie dowiadują się o tych umowach, a oni chcieliby to podpisywać, żeby nikt o tym nie wiedział. Tak podpisali jedną sumę w 2016 roku, podobną która była trzymana w tajemnicy przez trzy lata, którą ujawniono dopiero po roku 20, tak, że nikt nie wiedział tak? i niektórzy do tej umowy docierają, ale ta umowa o pomocy dla Ukrainy nie była ratyfikowana przez Parlament. Więc jest nieważna z mocy prawa ale kto by się tam takimi rzeczami przejmował. I tak jak na początku programu mówiłem i pytałem się Państwa, czy Państwo w ogóle wiedzą, dlaczego, skąd ta sprawa wynikła, że Polska w ogóle o to została zapytana. Tak? Czy będzie dawała jakiś procent swojego PKB. Mówiono tu, mówi się tu o 0,25% PKB czyli produktu krajowego brutto, ale chcę Państwu powiedzieć, że to jest ogromna. To jest ogromna suma pieniędzy. Dlaczego? Dlaczego w ogóle o tym się mówi? Skąd ten temat? Czy Państwo wiedzą? Ja Państwu powiem. Wziął się ten temat z tego, że Ukraina zrobiła jakieś badania. Yy, Badania zrobiła i doszli do wniosku Ukraińcy, że Polska zarabia. Ci Ukraińcy, którzy są w Polsce i pracują w Polsce, przyczyniają się do tego, że Polska generuje dodatkowe ponad 1% PKB, dlatego że pracują u nas Ukraińcy. W związku z tym, że Ukraińcy pracując w Polsce, powiększają PKB Polski, czyli generują troszeczkę ponad 1% PKB, Ukraińcy doszli do wniosku, że mamy się z tymi pieniędzmi podzielić. Podzielić się. Bo wszyscy mówią, że ma być dawane te, te pieniądze z PKB polskiego na Ukrainę. Oczywiście to wymaga ratyfikacji taka umowa, o tym się też nie mówi, bo się zapomina, ale nikt nie mówi dlaczego Ukraińcy chcą i w ogóle dlaczego taki temat jest. Więc powtarzam jeszcze raz, wynika on z faktu, że ci, którzy pouciekali z Ukrainy, pracują w Polsce, Polska ma więcej PKB przez to 1,2% PKB jest wyżej, to Ukraina chce z tego pieniądze przynajmniej czwartą, tak około. Z tego to wynika. Oni upominają się o swoje pieniądze, tak powiedzieli. Czy to jesteście w stanie wyobrazić, ten sposób myślenia? I co powiedział jeszcze pan prezydent? Tak? Jeszcze trzeba to dokończyć. Pan premier Donald Tusk uzgodnił ze mną, mówi Prezydent kwestie przystąpienia do porozumienia o wspieraniu Ukrainy. Tak jakbyśmy ich nie wspierali. Myśmy wydali 100 miliardów złotych na wsparcie Ukrainy. No do cholery, niech się odwalą w końcu od nas. My im cały czas pomagamy. A oni chcą, czeka, czyli to się mówi, gotówkę co roku, no, która będzie zawarta będzie określona w budżecie państwa i Ukraina ma te pieniądze dostawać. Ja już się nie pytam, co z tymi pieniędzmi się stanie. No, co się stanie? No, wzbogacą się oligarchowie i politycy w Ukrainie. Przecież tam jest taka korupcja, że te pieniądze na pewno nie pójdą na cele zbożne, tylko na jakieś luksusowe samochody, luksusowe, proszę Państwa, yy, przepiękne wille, tereny gdzieś w Europie, nad morzem, nad oceanem, tam gdzie mogą politycy wypoczywać albo umieszczać swoje rodziny. Przecież Państwo wiedzą, że jak na Ukrainę samochody jadą jakieś kupione tymi takimi wielkimi autami do transportu samochodów, to tam są samochody, niektóre, które kosztują po... Kilkaset tysięcy złotych i ponad pół miliona złotych. Takie Ukraińcy auta kupują. Wiecie, jakimi autami przyjeżdżają do Polski i w innych państwach? To po prostu Niemców nie stać na takie samochody, ani innych. Oni lepszymi autami jeżdżą niż yy, ci obywatele państw, do których oni przyjeżdżają. No taka jest prawda. I oni mają zawsze kasę. Więc to jest w ogóle dziwne. Oczywiście są też biedni Ukraińcy, ale ja mówię w tej chwili, gdzie te pieniądze trafią? Od nas. Do tych, do tych biednych na pewno nie trafią, tylko do tych bogatych, do tych, którzy mają układy. Przy takiej korupcji. Ukraina generalnie unika tematu korupcji. Amerykanie postawili to na ostrzu noża i CIA. Jak oni doszli do wniosku, co Ukraińcy robią z kasą amerykańską. I to, że broń, która y, przyjechała ze Stanów Zjednoczonych przez Polskę, nagle znalazła się na Bliskim Wschodzie, proszę państwa. Ha! Oni handlują tą bronią, handlują różnymi rzeczami, sprzedają i tak dalej, i tak dalej. Tam kwitnie handel. Tak jak w Lubartowie, tylko w Lubartowie sprzedawali tanie piwo, ale bez piany, bo było taniej, tak? A tam drogi sprzęt sprzedawany po całym świecie, żeby zarobić pieniądze. I my, Polska, mamy dawać jakiś procent na PKB. No przecież to jest chore. I tutaj, żeby to dokończyć, więc chodzi o to porozumienie, gdzie on, prezydent rozmawiał z Tuskiem, proszę posłuchać, co prezydent powiedział. Pan premier Donald Tusk uzgodnił ze mną kwestię przystąpienia do porozumienia o wspieraniu Ukrainy, które podpisał nie tak dawno w Kijowie. On już je podpisał, premier. Czy ktoś o tym wiedział? No, nie, no, Duda się wygadał, że podpisał jakieś porozumienie. Do tego porozumienia, mówi Duda, ma być zawarta umowa. O, no to właśnie, o tę umowę chodzi. Jestem przekonany, że po zakończeniu negocjacji rząd tę umowę zawrze. No tylko jaki interes ma polski rząd, polski podatnik z tej umowy? Może byśmy się dowiedzieli. Gówno się dowiemy, proszę Państwa, bo nie mamy żadnej, ale to mamy tylko wydatki i nie mamy żadnej korzyści. Żadnej. Jeszcze jak dostaną tą pieniądze, to jeszcze nas naplują nam na nas. I taka będzie korzyść tego wszystkiego. I oni brną w to cały czas. W tej chwili bierzemy udział w inicjatywie amunicyjnej, mówi prezydent, partycypujemy w kosztach. Tak zwana inicjatywa czeska, jeśli chodzi o wsparcie zakupów amunicji, na którą Ukraina czeka, partycypujemy no, jakby finansowo. W związku z czym po prostu uczestniczymy na bieżąco w tej pomocy. Umowy, umowami, oczywiście one są bardzo potrzebne, zobowiązanie na piśmie są bardzo te, potrzebne, te zobowiązania, ale my po prostu działamy, podkreślił Andrzej Duda. No, widzicie. Czy trzeba mówić jeszcze dwa razy, powtarzać? No nie, no nie trzeba. Wiemy o co chodzi. Więc mamy taką sytuację, jaką mamy. Chciałem mówić jeszcze coś o centralnym porcie komunikacyjnym. Tu są takie przekręty, że to już ręce po prostu opadają i powiem Państwu, no tak, ktoś napisał na czacie, Panie Milko, życie to interes, śpiewa Andrzej Rosiewicz. No tak. W Lubartowie to była ta, ta piosenka. Fajnie tańczył. Zachowało się to nagranie na YouTubie czarno-białe. Ktoś napisał, obecny rząd nie potrzebuje polskiego prawa. Mają umowy, decyzje i dekrety tak jak na Ukrainie. No, ciekawe komentarze są na czacie. Wybaczcie Państwo, ale nie chcę mi się o tym czytać, o tym CPK. Nie jestem taki mocny w gębie, bo jestem troszeczkę chorowity ostatnio, ale daję radę, jest coraz lepiej, więc Państwo wybaczą, przeczytam może coś, co wprawi mnie w lepszy nastrój, aczkolwiek... Nie do końca. Mówiłem Państwu o lodach. O, to będzie dobry temat dla mnie, że będę jeździł w, tego lata, w różnych miejscowościach będę, malutki, gdzie rodziny produkują lody. I mam już kilka adresów, gdzie lody są po prostu wyśmienite. Naprawdę, wyjątkowe. Odnośnie lodów powiem Państwu tyle. Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Poznaniu wydała decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski lodów importowanych z Ukrainy. Po co nam e, ichniejsze lody? My mamy lepsze lody. Według komunikatu z 12 kwietnia chodzi o partię lodów w Rożku o łącznej masie prawie Ponad 7 ton. Zakaz wprowadzenia ich do obrotu wydało, wydano z powodu niewłaściwego oznakowania zakrycia części informacji. No, informacji co tam było w tych lodach. tak? E, więc mamy tutaj różne sytuacje z lodami. Tutaj jakaś partia biszkoptów z galaretką po lewie kakaowej o łącznej masie 11,5 tony importowane z Ukrainy. Niewłaściwe odsnakowanie również nie będzie mogło tu być na sklepy. Ale to się bokiem rozchodzi, chcę Państwu powiedzieć. Jest taka wytwórnia w Kijowie na Ukrainie cukierków, wafli, takich rzeczy. Rzeczywiście robią te cukierki, Amerykanie się obżerają tymi cukierkami, Brytyjczycy, cały świat się obżera tymi cukierkami, no dobre są. W Polsce też są dobre. Mamo kto o tym wie, ale powinniście wiedzieć, że to jest ukraińska firma i na tych cukierkach pisze nazwa Rosze, Roshe. Wiecie od czego to jest? Od Poroszenki. Porosze, Rosze, Poroszenko. Pisze Rosze. Na tych cukierkach i tych innych. Bardzo dobre wyroby, to muszę pochwalić. Natomiast nie każdy wie w ogóle, że to jest fabryka Poroszenki która pracuje na Ukrainie i na cały świat, proszę Państwa, do krajów arabskich, do Ameryki, na cały świat wszystko idzie na eksport. Naprawdę dobre wyroby są. Tutaj bym się tego nie bał, bo sam zjadałem te cukierki. No naprawdę powiem Państwu, że są bardzo dobre. To są wyjątkowe smaki. Szczególnie jedna partia, nie będę tu Państwu pokazywał jeden rodzaj, mi bardzo smakuje, no ale gdzie dla mnie jeszcze cukierki, tak, mi jeszcze cukierki są potrzebne, ale yy, ci, którzy chcą skosztować, nie mają jakby yy, uprzedzeń, tak? no to mogą sobie skosztować, nie, no więc Rosze na nich pisze, to jest fabryka Poroszenki, od jego nazwiska. Dziwne to było, bo jak pytam się w sklepach, czy wiecie, kto produkuje to, to nikt nie wie, dlatego ja o tym mówię, że yy, ukraińskie towary powinny być znane każdy na pamięć powinien znać, tak, co pochodzi z Ukrainy i powinien wiedzieć jest wiele rzeczy z Ukrainy, też dobrych, bardzo dobrych. Znam, proszę państwa, chłopaków, braci, którzy przyjechali z Ukrainy, dwóch masaży którzy no, pracują tutaj w Polsce. Są, naprawdę, ja mam, jeśli chodzi o kontakty z, z Ukraińcami, tak, z tych, których znam, to ja mam bardzo pozytywne zdanie na temat tych ludzi, z którymi jestem w kontakcie. Nie miałem do tej pory, tylko słyszałem oczywiście, o jakichś negatywnych skutkach kontaktów i tak dalej, i tak dalej. No to co, to, co się słyszy też w przestrzeni publicznej. Ale proszę Państwa, każdy ma swoje życie, swoje przeżycia i swoje przemyślenia. Także musi traktować życie w sposób indywidualny, a nie patrzeć się na kogoś, co ktoś tam będzie gadał i przekonywał kogoś, jak ktoś, jak ktoś się i tak nie da przekonać. Więc kończymy małą ankietę, mamy 1900 głosów. Yy, czy zgadzać się na to, aby Polska przekazywała corocznie część ze swojego PKB dla Ukrainy? 98% państwa jest na nie. Żeby nie przekazywać tych pieniędzy. Zakończę ankietę, ona już się pojawi na, na czacie w tej chwili. Mogą się Państwo z nią zapoznać. A ja cóż, będzie kolejny program, będziemy rozkminiać tak? różnego rodzaju tematy, mili państwo, życzę no, przyjemnego wieczoru, jest trochę chłodu, ale jest bardzo przyjemny chłód, deszczyk popadał, rośliny, proszę państwa, mocno dają, do... po prostu idą bardzo, liście, wszystko zielenieje w oczach, w ciągu 24 i 48 godzin teraz po tych deszczach ja nie jestem w stanie poznać swojego ogrodu, co się stało. No jest taki przyrost masy zielonej, że to aż po prostu, no, no nie do wiary wręcz. Jest chłód, ale rośliny to lubią, drzewa polubiły i idą bardzo mocno, są zawiązki bardzo mocnych owoców. Zobaczymy, jaki rok będzie. Na południu Polskie, raczej na przymrozki się nie zapowiada, bo jest dużo wilgoci. Dużo deszczy, także będzie fajnie. Będziemy mieć piękne lato. Wykorzystujcie to. Ja pozdrawiam serdecznie całą Polonię na całym świecie. Wszystkich sympatyków z Chicago i ze Stanów Zjednoczonych. Moich kochanych, wspaniałych widzów, również z Polski, którzy mnie tutaj wspierają, słuchają mnie, piszą ciekawe korespondencje, które ja czytam czy tam y, będzie możliwość wspierania kanału. Właśnie teraz to opracowuję. Jutro rozmawiam ze swoim menadżerem z YouTube'a, bo mamy tak osobistego menadżera i chcę państwu powiedzieć, że y, no, będzie sytuacja, w której y, będziecie mogli wspierać kanał. Tam będzie opcja nawet taka, że Możecie bezpośrednio się ze mną kontaktować. Dla tych wspierających będzie opcja, że możecie po prostu wejść ze mną w bezpośredni kontakt, Będą, będzie możliwość zadawania pytań, na które ja będę zobowiązany do odpowiedzi. No i różnego rodzaju tantiemy i tak dalej, i tak dalej. Ale to jeszcze o tym będę mówił. Ukaże się specjalny film, który Państwa będzie do tego zachęcał. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Zapraszam na kolejne vlogi na godzinę 18. Kłaniam się. Pozdrawiam Milko.